Cześć Wam! To, co widzicie za moimi plecami, to jest najprawdziwsza arena potyczek rycerskich. Chyba jedyna na Dolnym Śląsku. Obiekt wybudowany w 1600 roku przez rodzinę, przez hrabiów Sechertchos. W okresie świetności budowla była przykryta dachem. Główne wejście miało około 4 metrów wysokości. Gdy wejdziemy do środka, widzimy taki wewnętrzny pierścień, który stanowił arenę o średnicy około 10 metrów. Także należy przyjąć, że potyczki tutaj odbywały się pieszo. W tym miejscu, gdzie ja stoję, czyli na tym zewnętrznym pierścieniu, być może tutaj rycerz zostawiał konia, przekazywał go Gierymkowi, albo po tym w całym rytuale oddania konia walczył tutaj również i rycerz, jak i Giermek. Bardzo możliwe, że wyglądało to właśnie tak. Wyobraźcie sobie teraz, rozpuśćcie swoją fantazję i czy to czasami nie mogło wyglądać tak? Teraz dokładnie, mam nadzieję, widzicie, o co mi chodzi z tymi dwoma pierścieniami. To jest ten pierścień zewnętrzny tej budowli, tej areny. Tu mamy fragment tego wewnętrznego pierścienia, który stanowił już notabene arenę. Właśnie w tym miejscu, co Wam pokazuję, odbywały się turnieje rycerskie. Tu mamy wyjście z tej areny do zewnętrznego pierścienia. Natomiast w tym miejscu, na tym między pierwszym a drugim wewnętrznym pierścieniem, były trybuny. Tutaj jeszcze mamy takie otwory, gdzie były belki, które to stanowiło podłogę owych trybun. Więc tu u góry, na tym poziomie gdzieś, była widownia, która obserwowała potyczki rycerskie. Gdybyśmy mieli tu wchodzić jako widzowie, wyglądałoby to zapewne w ten sposób, że wchodzimy do tego wewnętrznego pierścienia. Tak jak mówię, tu mamy arenę, w tym wewnętrznym pierścieniu, przepraszam, a tym zewnętrznym. I tu gdzieś znajdowały się zapewne drewniane schody, które prowadziły do loży widzów. Podejrzewam, że tu nie było żadnych loży, tutaj najzwyczajniej w świecie były barierki, gdzie ludzie mogli się opierać i oglądać poczynania.
A więc taka to historia. Tajemniczy Dolny Śląsk. Macie wszystko. Sztolnie, zamki, pałace, areny, gdzie prowadzono walki. Ja wiem, że ja nie jestem obiektywny, bo ja uwielbiam Dolny Śląsk i to wszystko może być takie nieobiektywne, no ale to sami powiedzcie. Tak jak wspomniałem, budynek wybudowany w 1600 roku i od 1600 roku do 1794 roku, czyli nieprzerwanie przez 200 lat, odbywały się tutaj turnieje rycerskie i każda taka potyczka była odnotowywana w kronice pałacowej właścicieli. Jest to unikat, przycupnięty przy drodze. Mijamy go często, powiem więcej, że ja tą drogą ostatnio jechałem, jak kupowałem swojego Citroena, ale nawet mi oko nie poleciało. Wiecie, jak to jest. Jak człowiek prowadzi samochód, to bardzo się nie rozgląda na boki, bo tu są drogi dosyć wąskie, tam jeszcze są takie serpentyny. A tu pyk. Dla tych wszystkich, co będą mi zaraz mówić, ściąg maseczkę, to nie chodzi o to, że mamy akurat koronę. Chodzi o to, że jest minus 4 i jest cholerny wiatr. I po prostu jest mi cieplej, najzwyczajniej w świecie. W XIX wieku ten obiekt służył jako międlarnia lnu. Na samym końcu była tutaj bażanciarnia. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Jest naprawdę niezwykłe. Sami powiedzcie. Gdzieś w tym lesie zostawiliśmy naszą arenę. Zobaczcie, ja przyjechałem, musiałem się przebić przez te góry takimi serpentynami, żeby tutaj przyjechać. Mroźno, ale naprawdę piękne widoki, nie? Przyjechałem tu po to, żeby wam pokazać siedzibę właścicieli owej rotundy, owej areny. Jest gdzieś tam za tymi gałęziami i umiera. Ale ma bardzo interesującą historię. Ruiny pałacu, które w tej chwili widzicie, powstają w 1715 roku. Na bazie starszego pałacu, który tutaj się znajdował, który był bardziej o charakterze obronnym. Natomiast ten pochodzi z 1715 roku. Co jest tutaj takiego ciekawego? Otóż do 1944 roku, do sierpnia, w tym pałacu mieszka ostatni właściciel, hrabia Heinrich Leopold von Sechertos. W 1944 roku obiekt zostaje przejęty przez Abwehrę. Powstaje tutaj rosyjska połączona szkoła wywiadowcza pod auspicjami właśnie Abwehry. O co tu chodziło? Chodziło o szkolenie dywersantów, którzy mieli działać na terenie głębokiej Rosji, jak również na zapleczu wojsk Armii Czerwonej.
Myślę, że to drzewo doskonale pamięta czasy nawet tych potyczek rycerskich. Widać, że jest niesamowicie stare. A tak prezentuje nam się niegdyś piękny, okazały pałac. Skończył jakiego wszyscy rówieśnicy. Jesteśmy już wewnątrz tego pałacu. Wygląda równie okazale jak z zewnątrz. Taka ciekawostka. Ten pałac ma właściciela. Widać, że z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem właściciel od podstaw niemal go przywraca do dawnej świetności. Oczywiście żart. Sarkazm taki. Ale jedno, z czym nie żartuję, to to, że rzeczywiście ten pałac ma właściciela. Aż nie chce się wierzyć. Trzeba tu naprawdę uważać, bo gdzieś tu mogą być jakieś stare piwnice, a wszystko jest liściami przykryte. Te newralgiczne miejsca. Co tu mamy? Czekajcie, bo tutaj spad jest duży. Można orła wywinąć. A tu mamy jakąś piwniczkę. Nie będziemy się tam tarzać. Nic więcej niż poza butelkami plastikowymi i szklanymi nie znajdziemy. Wchodzimy do jakiejś baszty czy czegoś. Nie wiem, co to mogło być. Średnica około 3,5 metra. Idąca w taki łuk. To znaczy sklepienie jest takie stożek idące.
Grubość murów około 1,20 m, 1,30 m. I sklepienie takie kopulaste. Ktoś tu próbował posadzkę jeszcze odkopywać w poszukiwaniu skarbów. A tu mamy widok na stady rybne, chyba to są. Stąd przyszliśmy. Jak widzicie, jedyny taki ocalały, fajny fragment dawnej świetności tego obiektu. A cała reszta już ginie, pęka. No praktycznie jest ruina, to jest już do wyburzenia. Jest tak zimno, że mi usta zdrętwiały. No cóż, ale to jeszcze nie koniec naszej wycieczki. Jeszcze wsiądziemy do samochodu i pojedziemy do pałacu, który był pałacem myśliwskim i jest w prywatnych rękach, z tego co ja mam wiedzę, i no rzeczywiście jest odremontowany. Najprawdopodobniej nie będzie możliwości wejścia tam do środka, więc zatem pokażę wam chociaż, jak powinny wyglądać pałace. I tak już zupełnie na koniec wyszedłem z tego starego pałacyku. Tak wygląda jego inna część. Dobra, idziemy do samochodu. Oto i pałacyk, o którym wam wspomniałem. Drugi pałacyk tej rodziny, pałacyk myśliwski. W tej chwili w rękach prywatnych. Nie wygląda na to, żeby ktoś tu mieszkał, natomiast pisze, że jest tutaj spuszczony pies, gdzieś lata. Powiem wam, że dzisiaj jest tak zimno, tak mnie wywiało, że zaczęły mnie tak kopyta boleć, że ja awaryjnie wziąłem z bagażnika kulę, bo już ledwo łażę. Nie wiem, tak mnie wychłodziło, że taki usztywniony się czuję. O, tak to jest. No, ale słowa dotrzymuję, to jest ich drugi pałac, naprawdę piękny. Z tego co ja kojarzę, to tutaj był też ośrodek kolonijny jakoś po wojnie. A tu po prawej stronie mamy baraki. One też tu przynależały do tego ośrodka kolonijnego. Ich taka historia dosyć ciekawa dotyczy Solidarności, kiedy to działacze Solidarności byli internowani i w tych właśnie barakach byli przetrzymywani. Bardzo kibicuję temu pałacykowi. Jest wyremontowany, nowy dach, elewacja bez zarzutu. Piękna sprawa. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. Z całego serca to życzę właścicielowi, bo jest naprawdę niesamowity. Jest taki wiatr, że ciężko jest kamerę utrzymać. Normalnie ręką aż wiatr porusza. Wiecie co? Zaczynam się trochę niepokoić, czy aby ten właściciel należycie o to dba.
jeśli by to kiedyś oglądał, przepraszam, są to tylko moje takie pewne przemyślenia, bo otóż widzę, że są powybijane okna, są otwarte okna, więc na dobrą sprawę, gdyby chciał ktoś tutaj wejść, to wejdzie. Zobaczcie. Drugi niuans na baszcie, na wieży. Tędy się wlewa woda, bez wątpienia. No oczywiście, jest tabliczka teren prywatny, wstęp zbroniony. Ja nie będę tutaj na czyjś prywatny teren wchodził. No miejmy nadzieję, że to są tylko jakieś moje niezbyt, mam nadzieję, trafne przemyślenia, a jest to po prostu pewien etap prac. Gdzieś tu może wiatr otworzył te okna. Dobra, dobra, ludziska, trzymajcie się. Bo jest, no strasznie zimno jest. To jest gorzej z tym wiatrem, jak nieraz by było minus 15, minus 20 bez wiatru, niż tu te minus 4. I wiatr normalnie, no do kości. Do kości człowieka przemraża. Dobra, ludziska, trzymajcie się. Cześć.